masz dzień dwunasty. Dobry kochani, witam się z wami oficjalnie dzisiaj w kolejnym dniu Vlogmasa. Słuchajcie, ja po robocie, po sprzątaniu prezentuję się tak. Dzisiaj miałam troszeczkę rzeczy do zrobienia, trochę sprzątania, ogarniania, także wszystko zrobiłam, wszystko ogarnięte, więc bardzo, bardzo się cieszę. Teraz robię sobie kawkę i pokażę wam, jak ten spieniacz, bo było dużo pytań ostatnio gdzieś chyba na Instagramie, nawet na Insta Stories pytałyście mnie o mój spieniacz do mleka, także pokażę wam, jak rewelacyjnie spienia mleczko. Wypiję sobie kawkę. Malutka będzie sobie teraz spała, będzie miała drzemkę. Co wam chciałam jeszcze powiedzieć, słuchajcie, to Nelcia ma 2 ząbki na dole i 2 na górze, także no już 4 ząbki ma, bardzo szybko, ale Leoś miał dokładnie to samo, bardzo szybko wychodziły mu ząbki, także w tym przypadku również jest to samo. No i mam wam dzisiaj trochę fajnych newsów do opowiedzenia, które bardzo mnie ekscytują, także zapraszam na kolejny Vlogmas. Hanging on the hallway beam, you told me there's no other one for me. Okej, mój spieniacz to jest Arocino, jakoś tak, słuchajcie, od Nespresso i ja akurat jak kupowałam swój ekspres jeszcze w Wielkiej Brytanii, to akurat miałam dołączony właśnie spieniacz do mleka, ale wiem, że w niektórych ekspresach nie ma, więc trzeba go dokupić oddzielnie, możecie go sobie kupić po prostu tak oddzielnie do domu, żeby tylko spieniać mleczko, niekoniecznie do ekspresu Nespresso. Ja jestem z niego bardzo zadowolona, zobaczcie, jak on ubija pianę, jest rewelacyjny, można ubić pianę na ciepło. Zawsze sobie wlewam najpierw mleczko. Gdzie można zrobić piankę, ubić mleko na ciepło i na zimno. Ja wam polecam bardzo serdecznie. Sprawdza się już u mnie od dawien dawna. Bardzo, bardzo go lubię i zobaczcie, jak pięknie mamy tutaj spienione mleczko. Także idę pić kawusię. Wypadałoby zaraz zrobić sobie jakiś makijaż, póki co dopijam kawę i mówiłam wam już w którymś tam vlogu, że Nelcia sama zasypia, ale coś dzisiaj jakoś, coś tam ten humorek jej nie dopisuje, także jeśli nie zaśnie, to zaraz pójdziemy ją trochę porozśmieszać, zobaczycie, jak chichocze maluszek, śmieszek. Ty? A co ty nie śpisz? A chciałaś spać, tak krzyczałaś, spaćku, spaćku, i co teraz? Czego nie śpi? Czego nie śpi? Zaraz ja się za ciebie zabieram. Zabieram się za ciebie zaraz. Nio? Aj, didi, didi, didi. Aj, didi. Aj, didi. Aj, didi. Aj, didi. Aj, didi. Aj, didi, aj, didi, aj, didi, aj, didi, aj, didi, 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 kuku, kuku, dawaj tutaj, dawaj, dawaj, dawaj. Dzisiaj panieneczka La Pantera. Pijemy sobie picie. Wow! Chcesz nagrywać? Tak, Lala? No co, dzisiaj jeszcze nic nie mówiłaś, dzisiaj jeszcze nic nie opowiadałaś.
Silniaki są ściągane, słuchajcie, także mamy pieluszkę taką. O, jak pije pięknie, proszę bardzo, jak pije. A sama byś popiła trochę, Nelly. Bierz sama butelkę, sama spróbuj pić. Proszę. Ty, królewna. 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 Co tam? Co nam chcesz powiedzieć dzisiaj? Co będziesz dzisiaj robiła? No sama buteleczkę. Proszę bardzo. Sama w łapki. Proszę, hop. No. I do góry. Nic nie idzie? No, nie idzie nic? Nie idzie nic? Zaraz mama pomoże. No okej, kochani, jestem, tak jak wam już mówiłam wcześniej, jestem, przybywam. O kilku rzeczach chciałabym wam bardzo, bardzo powiedzieć, dlatego że jestem mega podekscytowana. Także co, lecimy z tematem. Tutaj, słuchajcie, cały czas się odbija, a to jest kominek. Palę sobie kominek, palę sobie wosk, czekajcie, pokażę wam. Już wam dzisiaj pokazywałam, jak go odpalałam, ale zobaczcie, jaki on jest piękny. On jest przepiękny, uroczy, naprawdę robi klimacik, on jest od Yankee Candle. Okej, okay, postawiłam. Dobra, zacznijmy od tego, że tak jak wam mówiłam, remont idzie pełną parą, po prostu dzieje się i ja jestem taka już szczęśliwa, że niedługo będę mogła kupować wszystko, słuchajcie, i urządzać się powolutku. No mega się z tego cieszę. Niedługo będziemy już jechać w sumie po gres, bo będzie tam taki korytarz, tam będzie gres, po panele, także na pewno zabiorę was ze sobą, pokażę, co wybrałam, co nam się spodobało, co nam wpadło w oko, także to jest dla mnie po prostu, no ja się bardzo cieszę i już się nie mogę doczekać. A kolejna kwestia jest taka, że Leo i Nel będą mieli swoje pokoje w tamtej części naszego domu. Co to tutaj, coś tu lata? Co to jest? Dzieci będą miały swoje pokoje. Słuchajcie, także bardzo się cieszę, a w pokoju, w którym jest teraz pokój Leo, ja będę miała swoje biuro, ja będę miała swój pokój do nagrań, także bardzo mnie to cieszy i już nie mogę się doczekać, już planuję, co tam postawię, jak urządzę to swoje biuro. Ja potrzebowałam bardzo takiego miejsca, także niezmiernie się cieszę, że będę miała swoje biuro. Będę mogła tam się po prostu zamknąć, nagrywać wam filmy i edytować filmy i takie po prostu swoje miejsce. Tak jak wstępnie wam mówiłam, plan miał być taki, że będzie nasza duża sypialnia i będzie pokój duży Nel. Ale później przemyśleliśmy sprawę i stwierdziliśmy, że ten pokoik jest za mały dla Leo, natomiast Nel miałaby pokój naprawdę ogromny. Więc postanowiliśmy, że przedzielimy im ten pokój na pół, sprawiedliwie, i teraz dzieciaczki w dalszej części naszego domu będą miały swoje pokoje. Także no, mega się cieszę, dlatego że już jest ściana, pokoje są rozdzielone, no i nie mogę się doczekać, kiedy to wszystko zacznę wam pokazywać. Myślę, że na początku stycznia wszystko będzie już gotowe, wszystko będzie już skończone, więc biorę aparat, robimy, wiecie, jakieś tam materiały dla was, pokażemy, jak to wszystko wygląda, więc dzieci będą miały swoje pokoje, ale jestem szczęśliwa. Także będzie tam piękny, duży korytarz, będzie nasza duża sypialnia i będą pokoje Leo i Nel. I Leo się już taki ucieszony, już po prostu się nie może doczekać. Codziennie mnie tylko pyta: mamo, kiedy będzie nowy pokój gotowy? Także już niebawem. No więc super. Także to jest to, ten taki pierwszy news, o którym chciałam wam powiedzieć. A drugi news jest taki. Już kilka z was mnie o ten newsik pytało, ale jeszcze się wstrzymywałam, jeszcze nie odpowiadałam na ten temat. Natomiast, moi drodzy, szykują się nowe piosenki. Było troszkę ciszy, ciszy przed burzą, ale szykują się nowe piosenki. Piosenki bardzo, bardzo fajne. Mam nadzieję, że wam się spodobają.
Tak jak spodobała się Wam piosenka Nigdy nie mów nigdy. Także myślę, że najpierw wyjdzie jeden kawałek, a później wyjdzie drugi. Także takie wiecie, single moje będą trzy, bo już jedna piosenka jest. Także bardzo, bardzo się cieszę, pracuję nad tym. Na pewno to trochę potrwa, nie jestem w stanie Wam powiedzieć, kiedy pojadę do studio. Kiedy będę nagrywać te piosenki, absolutnie nie jestem w stanie. Na razie nad nimi pracuję. Oczywiście pracuję z moją wspaniałą Ewą Szlachcic, tak jak w przypadku pierwszego numeru, pierwszej piosenki, tak w przypadku tych dwóch. Mogę Wam zdradzić, że jedna z tych piosenek mega chwyta za serce, a jej tytuł to Dwie części. Także będzie chwila refleksji. No i to tyle, no. Taka jestem cała podekscytowana, słuchajcie, i tym remontem, tymi pokojami dzieci, że już niedługo wszystko będzie skończone, że zabiorę Was ze sobą wybierać gres, że zabiorę Was ze sobą wybierać panele, że troszkę też się zmieni w kuchni, słuchajcie. Już mam też plan na kuchnię, dlatego że to okno, które jest w kuchni, będzie musiało być zabudowane, ale Wam już o tym mówiłam. No i tam położymy fajne płytki, ale to wszystko w swoim czasie, wszystko Wam opowiem, także bądźcie ze mną na bieżąco, a ja zabieram się za obiad. Dzisiaj, słuchajcie, obiad będzie na mega, mega szybko, prawie że gotowy, więc zrobię tylko Krzyśkowi i Losiowi ziemniaki, sobie chyba zrobię kaszę jaglaną, szybko zrobię jakąś sałatkę, będzie rybka, zaraz Wam pokażę jaka rybka, także dzisiaj taki szybki obiad. No, to zaczynamy. No dobra, to są te rybki, o których Wam mówiłam. Świetny skład, przepyszne. Ta jest z brokułami, a ta jest ze szpinakiem. Także to dziś u nas na obiadek. My z Losiem zjemy tą, a Krzysiek tą. Kochani, kochani, właśnie był u nas kurier i Leo i Nel dostali bombki. Zobaczcie, jakie bombki personalizowane, plastikowe bombki z kokardką. Ta jest oczywiście z imieniem Leo, a w środku mamy same pyszności i przysmaki. Bombki są oczywiście od naszej kochanej, czyli od prezent od serca. Jeżeli nas śledzicie, to wiecie, że Leoś dostał kiedyś super własnoręcznie robione jajko Kinder Niespodzianka z przysmakami w środku. I tym razem od prezent od serca taka propozycja świąteczna. Piękne bombki z przysmakami dla Waszych dzieciaczków. Także ja zaraz powieszę na choince. Jak Leoś wróci z przedszkola, to mu pokażę, ale się ucieszy, ale powiem, że dopiero po świętach będzie mógł sobie stopniowo coś tutaj z tych smakołyków jeść. Chyba że tata mu wcześniej podkradnie, bo jak wiecie, myszkuje sobie słodycze skubany. Także pierwsza bombka od prezent od serca. Zostawię Wam link na dole. Prezentuje się tak. A tu, moi mili, coś dla mojej córeczki wspaniałej, Nel. I zobaczcie, jakie przysmaki maluszka. Mamy jakiś deserek dla Nelci po 8 miesiącu, batoniki chyba marki Hip, jakieś kokardki, także prezent od serca. Zrobiłaś mi dzisiaj dzień i moim dzieciaczkom pewnie też. Dziękujemy z całego serducha za taki upominek. Słuchajcie, jedna bombka wisi tutaj. A drugą Leosiową skryłam tutaj, ponieważ one są dość ciężkie, te bombki, i boję się po prostu, żeby nie było zaraz jakiegoś bęc. I pomyślałam, że
Leoś jest taki raczej spostrzegawczy chłopiec, więc wymyśliłam, że jak wróci z przedszkola, nic mu nie powiem. Będę gdzieś tutaj chodzić w koło choinki, wiecie, i zobaczę, czy on zauważy, że tutaj na naszej choince są jakieś nowe bombki. I stwierdziłam, że jeśli znajdzie, jeśli zobaczy, no to coś mu tutaj dam, prawda? No wiecie, do świąt ma czekać dziecko, przecież jak zobaczy taką bombkę, to się ucieszy, a ja co mu powiem? Nie jedz po świętach, także będzie mógł sobie coś wybrać i zjeść. Więc zobaczymy reakcję Leo, jak wróci z przedszkola. Dobra, to sobie otworzymy dzisiaj 12 z kalendarza Pasaż Tesco. Fajnie, bo wykorzystamy sobie, słuchajcie, te kalendarze, te pojemniczki i może w przyszłym roku coś zrobimy albo dzieciom, czy dzieciom. Dobra, czekajcie. O, proszę bardzo. Nawilżający krem, maska do rąk, ekstrakt z aloesu, Natura Care. No to to do mamy na pewno powędruje. Kochani, i dwunasteczka, kalendarz ASOS. No i to jest właśnie, kochani, sztos. To już jest po prostu wyższa szkoła jazdy. Duży krem Elemis. Jeśli chodzi o markę Elemis, używałam w Wielkiej Brytanii. Świetne kosmetyki, także no, mega, mega się cieszę. Pro kolagen, więc... ekstra. Dobra, Leosiu, to co? Dzisiaj może otworzymy sobie z tatą kalendarz, tak? Aha. Jaki numerek dzisiaj poszukamy? 12. 12, no to szukaj. O, jeszcze Nelka też chyba. Masz już? Nie, to 22. Szukamy 12. Gdzie ta 12 się schowała? Dobry bonony. No, znalazłeś? 1 i 2 szukaj. 1 i 2. Jeden i dwa. No, a może tutaj? I znalazłem. Tak. Co, otwieramy? No, otwieramy. Otwieramy. I tam czekolada. Czekoladka? A. Prezencik. Prezencik. Lili, też się cieszysz, no. I Nelka się cieszy. Wyciągniesz? O, hop i mamy. Proszę bardzo. I tutaj jeszcze jeden kalendarz. Proszę bardzo, szukamy dwunastki. Nelcia, patrz na Nelcię. Opa. O, Nelka to za cały karton. Pokaż, pokaż, co Nelcia robi. Nelcia je cały kalendarz. Cały karton, proszę. Znalazłem. Ale szybko. To co, otwieramy? Proszę, dwunastka. Ale fajna bryczka. Ten to się tatusiowi nawet podoba. Piękny. Zobaczmy tam. Zaraz zobaczymy. Z tej strony. To pa pa. Do jutra. A gdzie mój Leonardo? No właśnie, nie wiem. Ale tak fajnie teraz wygląda ta nasza choinka. Nie, Leoś? Śliczna jest. A widziałeś, Leosiu? Ładna, nie? Jaka ona jest ładna? Zobacz, jaka fajna. Ale jak się przyjrzysz, to jeszcze ładniejsza się robi. Stań tu, gdzie mama, i popatrz. No śliczna. Możesz tu z boku też popatrzeć. Ile tych bombek? Ładne te bombki, nie? Biała. Ładne bombeczki? Tak, biała. Co biała? No białe światełka, ale bombki też mamy ładne, prawda? Tak. Zobacz, jaka gwiazda ładna na górze. No ślicznie. Akurat spostrzegawczy. Najładniejsza. Mówiłam, że jest spostrzegawczy, ale nie on. Tak? I tylko ta? Czy wszystkie mają takie kolory? Ta ci się podoba jeszcze jedna. Mi się podoba ta na samej górze, taka. A mi się taka. Taka ci się podoba? Co to? No, ja nie wiem, skąd ona się tu wzięła. Jest napisane Leo. Na tej bombce jest napisane Leo. I cukierki. No, a tu, a zobacz na tą bombkę. Tu jest napisane Nel. Widzisz? Mama, wiesz co? Mój tata to schował takie same w samochodzie. Twój tata takie w samochodzie schował? To nie jest Leo, bo tu jest Ly. Jecie cukierki po kryjomu. A tu jest... Jest Ly. E i O, czyli Leo. Ale tu jest, ale E wygląda... Czekaj, pokażę Leosiowi. A ja mówiłam, że Leoś taki spostrzegawczy jest, ale Leoś jest zajęty zabawą. Patrz, co tu jest w tej bombce. Jest niespodzianka!
Zobacz, tata, Kinder niespodzianka. Wow. Widziałeś? Leosiu, to zrobimy tak. Dziś dostaniesz jednego cukierka. Nie? W ramach takiej nagrody. A zostawimy to i będziemy sobie po świętach resztę jedli, nie. Tak? A Kinder. Nie, Kinder, możesz wybrać sobie dzisiaj cukiereczka. Kinder dostaniesz później, za jakiś czas. Dzisiaj jeden cukierek. Chcesz? A i też może być batonik? Jedną rzecz możesz sobie wybrać oprócz, oprócz jajka z niespodzianką. Batonika. Dobra, to wybierzesz sobie batonika? Albo... Znaczy cię... No dobra. Ale ty co wybierasz? Ja to bym wybrała cukierka jakiegoś. A tego. Dobra, to Leoś dostanie jednego cukierka i resztę dajemy na choinkę. Słuchajcie, Leoś wam powie, jaką rolę będzie mówił na jasełkach. Ja przyniosłem ci kadzidło wonne i pachnące. To dla ciebie, dziecię, potem na sianku ledowym. No ślicznie, brawo! My hands in my pockets, but I'm reaching out for stars. You told me you were leaving, but you wouldn't go far. And there it was, I knew right from the start. With this old chain round a locket, I can hold you for keeps. With a jacket round your shoulders and the blushing in your cheeks, there it was. Had to